Nowa mutacja koronawirusa. Zakaz lotów z Wielkiej Brytanii do Polski. Od północy 22 grudnia obowiązuje zakaz lądowania w Polsce samolotów z lotnisk położonych m.in. na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Zakaz został wprowadzony przez polskie władze po wykryciu na Wyspach nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2. Nowe rozporządzenie wydłuża obowiązywanie starego rozporządzenia w sprawie zakazu lotów z 7 grudnia 2020 roku do 6 stycznia 2021 roku. W nowych obostrzeniach, do katalogu 9 państw, z których samoloty nie mogą lądować w Polsce, dołączono także Wielką Brytanię i Irlandię Północną. Lista państw z zakazem lotów obejmuje obecnie również Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Gruzję, Jordanię, Armenię, Kosowo, Macedonię, Serbię, USA, z wyjątkiem lotnisk w Stanach Illinois i Nowy Jork. Na liście nie ma krajów z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Strefy Schengen. Wpisanie do rozporządzenia Wielkiej Brytanii ma związek z wykryciem na Wyspach nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2. Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock przekazał, że odnotowano ponad 6 tysięcy zakażeń nową odmianą, głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii. Nowy wariant rozprzestrzenia się szybciej niż znana dotychczas odmiana, ale nie wydaje się, by powodował poważniejszy przebieg choroby i nie miał zareagować na opracowane już szczepionki przeciwko COVID-19. Z powodu wykrycia nowego wariantu koronawirusa od niedzieli wiele krajów Europy i spoza niej wprowadziło ograniczenia w transporcie z Wielką Brytanią,